Audio Jungle. O samym projekcie dowiedziałem się na dosłownie kilka dni przed jego rozpoczęciem i zaciekawiony tajemniczym dla mnie określeniem taniec współczesny, tudzież contact improvisation, postanowiłem wraz z moją żoną Małgosią tak trochę na żywioł. W samym projekcie dowiedziałem się gdzieś tam od znajomych i pomyślałem, że to na pewno coś dla mnie, ponieważ jakby kontynuacją moją jest taniec, tak? Więc projekt taneczny od razu mi się spodobał, sam pomysł, będąc tutaj, jakby no, niesamowite doznania, niesamowite przeżycia współpracy z choreografem, z grupą, z ludźmi, jakby w ogóle to jest zupełnie coś niesamowitego. Także cieszę się, bo to jest jakby następny gdzieś tam krok, następne doświadczenie w moim życiu tanecznym. Projekt Protociało jest częścią większej całości o nazwie Człowiek Antropocen. To jest taki punkt programu w ramach Europejskiej Instytucji Kultury, w trakcie którego chcemy podjąć temat dosyć istotnej zmiany, jakiej doświadczamy w tej chwili, o której przekonują nas naukowcy, a my też czujemy w rzeczywistości. To jest zmiana wręcz o wymiarze epokowym, polegająca na tym, że już teraz widać wyraźnie, że o warunkach rozwoju ekosystemu decyduje człowiek i to w takich wymiarach już nawet nie tyle takiego sentymentalnego czasami mówienia o niszczeniu przyrody, tylko po prostu widać to, co robimy w warstwach geologicznych i stąd właśnie nazwa antropocenu. Teraz pracujemy z grupą osób niewidomych. Jest to trzecia, ostatnia część projektu. Ma trochę inny wymiar, ponieważ wszyscy tutaj działają na tym samym poziomie. Tancerze pracują z zakrytymi oczami, mają na oczach opaski, więc z założenia wszyscy wychodzą z tego samego poziomu. Co mnie zaskoczyło? Najbardziej mnie zaskoczyło chyba praca z tancerzami. Jakby ich możliwości, ich współpraca i jakby taka synchronizacja. To było niesamowite, że potrafimy na podobnym poziomie współpracować i odnajdywać się tak naprawdę w tym tańcu. To jest niesamowite dla mnie. Chyba najpiękniejsze w pracy z amatorami jest to, że oni mają czystą, świeżą energię, która nie ma konkretnych jakości ruchowych, konkretnych założeń, idei, tylko przyjmują coś nowego i na to reagują i tworzą do tego. I na początku, jak było tych takich dużo zajęć indywidualnych, gdzie trzeba było się odwoływać do własnej wyobraźni, do własnej kreatywności, przede wszystkim do tej wyobraźni. To było mi bardzo ciężko, no bo jednak wyobraźnia osoby niewidomej jest ograniczona chociażby tym, że nie jest w stanie przekalkowywać pewnych ruchów, zachowań z tego świata widzącego. Ja nauczyłam się od wszystkich uczestników tej spontaniczności, przypomniałam sobie o tej spontaniczności, o tej radości z małych rzeczy, które ja już
tyle razy przerabiam, znam, doświadczam, a tu nowe spojrzenie, bo pracowałam z nowymi ludźmi i oni mają inne słownictwo na to, co mi się wydawało po raz kolejny, że dobrze znam. Im bliżej, tym mniejszy strach. Na początku było oczywiście wielka niewiadoma, więc było to takie trudne, a teraz jest już jakieś oswojenie i znalezienie się gdzieś w tej przestrzeni, bo to najważniejsze było, najtrudniejsze tak naprawdę. Znaczy tak publiki się może nie boję, ponieważ i takich raczej nie widzę, więc... No, myślę, że takie projekty są niesamowite. Niesamowite są, jest to bardzo fajna rzecz i nie wiedziałem, że to aż tak będzie wciągające, także oby więcej takich projektów, bo przeżyliśmy coś niesamowitego przy tym projekcie, więc na pewno na następne będę się gdzieś próbował dostać, bo to jest rozwijające. Mam nadzieję i to jest takie moje głębokie gdzieś wewnętrzne marzenie, że ten projekt, mimo że już dobiega końca, tak naprawdę dla wszystkich uczestników będzie początkiem do dalszej kreacji, do dalszego działania, do inspirowania innych, do inspirowania siebie, do akcji, bo w ten sposób gdzieś zmieniamy ten świat na lepsze poprzez pozytywne akcje, które przesyłamy w kosmos, w świat, pokazujemy innym.